Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 47. sesji Rady Miejskiej Międzychodu. Witam serdecznie kierownictwo urzędu, witam prezesów naszych spółek, witam przybyłych gości. Proszę Państwa, jest nas obecnych na sali sesyjnej 12 osób spośród radnych. Trzech osób nie ma, ale mimo to nasze obrady mają moc sprawczą, że się tak wyrażę. Przechodzimy, proszę Państwa, do porządku obrad i bardzo proszę Pana Sekretarza o zabranie głosu. Wysoka Rado, w imieniu Pana Burmistrza chcieliśmy złożyć wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej siłowni wewnętrznej. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za dokonaniem zmiany w porządku obrad polegającej na wycofaniu projektu tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wniosek został przegłosowany, przyjęty jednogłośnie. Czy macie Państwo radni jeszcze jakieś uwagi dotyczące porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie przedstawionemu Państwu porządku obrad z tą właśnie zmianą. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, oczywiście mieliście Państwo wszyscy możliwość zapoznania się z protokołem z poprzedniej 46. sesji Rady Miejskiej. Czy do tego protokołu są ewentualne uwagi, wnioski? Nie widzę. Wobec tego mogę stwierdzić, iż że protokół z 46. sesji został przyjęty bez uwag. Jako kolejny punkt porządku obrad mamy zapisaną informację burmistrza z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. 6 września zostało przeze mnie zorganizowane spotkanie z władzami ościennych jednostek, które miało na celu zapoznanie przedstawicieli gmin z działalnością firmy Marmite oraz ich planów rozwojowych. Firma Marmite to czołowy europejski producent umywalek, brodzików i wanien wykonanych z materiału Mineral Composite. Prosiliśmy również ościennych włodarzy o rozpowszechnienie informacji odnośnie możliwości pracy w wspomnianej firmie. Firma Marmite to firma, która zakupiła budynki po byłej firmie meblowej Christianapol. I na dzień dzisiejszy z informacji, które posiadamy, z dniem 1 marca przyszłego roku chce już rozpocząć produkcję. Z karty, która została u nas zgłoszona, wynika, że chcą zatrudnić około 220 osób. 8 września uczestniczyłem w konferencji pod tytułem Krajobraz mojego miasta, organizatorami debaty, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, byli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Wielkopolski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. 10 września na Stadionie Miejskim w Sierakowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, na których OSP Zatom Nowy zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej grupy A18+, pozostawiając za sobą wiele renomowanych drużyn. 12 września zakończyła się kontrola w urzędzie. Kontrolę przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli,
Delegatura w Poznaniu. Przedmiotem kontroli objęto lokalne formy ochrony przyrody. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania gminy w zakresie utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Działania były prawidłowe i skuteczne. 19 września w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie wspólnie z zastępcą oraz sekretarzem wzięliśmy udział w uroczystej gali finałowej trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu o znak jakości Przyjazny Urząd. Podczas tej gali odebraliśmy z rąk kapituły znak jakości Przyjazny Urząd dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Znak ten znajduje się w biurze obsługi interesanta. Zapraszam do jego obejrzenia, ale co najważniejsze, to certyfikat, który pokazuje, że praca urzędników idzie w prawidłowym kierunku, co nie znaczy, że wszystko jest idealnie. Fajnie by było, tak niestety nie jest, natomiast kierunek prac jest dobrze objęty, a realizacja również jest zauważalna i to nas bardzo cieszy. 25 września uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem firmy Polipol w sprawie powstania nowego zakładu produkcyjnego na terenie naszej gminy. Informacje są pozytywne. Trzymajmy kciuki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się cieszyć nowym zakładem na około 1000 miejsc pracy. Miejsca będą. Pytanie, skąd będą pracownicy? Mam nadzieję, że z naszej gminy i ościennych powiatów. Referat promocji i kultury. 24 sierpnia w pracowni Koła Międzychodzkich Plastyków odbył się wernisaż wystawy prac artystycznych powstałych podczas wakacyjnych warsztatów pod hasłem Poznajemy Międzychód przez sztukę. 26 sierpnia odbyła się piąta Międzychodzka Dziesiątka z Pompą. Drugie zawody dziecięco-młodzieżowe oraz po raz pierwszy bieg niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego. Biegi zorganizowało Stowarzyszenie Nowy Międzychód. Też brałem w nich udział. Myślałem, że nie uda mi się skończyć, jednakże ostatkami sił dobiegłem do mety. Na szczęście nie byłem ostatni. Kolega Dariusz był dużo bliżej ode mnie pierwszego miejsca. Gratuluję. 28 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się szkolenie Nauka Programowania w przedszkolach i klasach pierwszych szkół podstawowych, w którym wzięło udział 50 nauczycieli. Wszystkie przedszkola i klasy pierwszych szkół podstawowych gminy zostały wyposażone w specjalnie programowanego robota Pszczółkę dla najmłodszych. Dlatego już dziś, a dokładnie od 1 września, programowanie, które jest w podstawie programowej, są objęci wszyscy nasi uczniowie plus przedszkolacy. Możemy się z tego cieszyć. Nie wszystkie gminy są w stanie to realizować. Pod koniec sierpnia gmina Międzychód podpisała z Nadleśnictwem Bolewice umowę dzierżawy drogi w miejscowości Łowyń, która ma zmniejszyć natężenie ruchu w centrum wsi. Wynikało to przede wszystkim z naszych spotkań na zebraniach sołeckich, w wyniku czego firma, która znajduje się, że tak powiem, za lasem, nie będzie musiała przejeżdżać przez ulicę Słoneczną w pobliżu szkoły, tylko będzie wyjeżdżać bliżej, nie, za dawnym zakładem Christianapol, czy obecnie Marmite. I następnie będzie wbijać się ewentualnie w obwodnicę i będzie omijać całkowicie Łowyń. 1 września 2017 roku w Międzychodzie odbyły się obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą oraz występem młodzieży z liceum ogólnokształcącego, a następnie odbył się przemarsz prowadzony przez orkiestrę Dentą Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego pod pomnik poległych i pomordowanych. 2 września 2017 odbyły się dożynki gminne w Kamionnie. I tutaj po mojej prawej stronie znajduje się wieniec, który wygrał. To wieniec, który został stworzony przez rolników wsi Dzięcielin. Pozwoliliśmy sobie go tutaj postawić, aby mógł się prezentować do następnego roku.
3 września przy hali sportowej w Międzychodzie odbył się piknik z moim pupilkiem. Organizowany przez lokalną grupę działania Puszcza Notecka, gmina Międzychód była partnerem wydarzenia. Muszę zauważyć, że to był drugi piknik z pupilkiem. Jest coraz więcej osób, które brały w nim udział. Mam nadzieję, że w trzecim będzie jeszcze więcej osób. I to nie tylko z pupilkiem typu pies, ale kot, królik, mysz, szczur i wszystkie inne wspaniałe zwierzęta, które w domu mogą się zadomowić. Czekamy na pająki. 4 września 2017 roku uczestniczyłem wraz z moim zastępcą Rafałem Ciszewiczem oraz radnym Ryszardem Sulejem w oficjalnym otwarciu nowej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie. Nowej oczesnej pracowni do nauki języków obcych. Mam nadzieję, że tych pracowni będzie powstawało coraz więcej. To przede wszystkim Państwu należy się podziękowanie, bo to z pieniędzy publicznych przydzielonych przez Radę Miejską Międzychodu ta wspaniała sala mogła powstać, a nasi uczniowie mogą w niej odbywać zajęcia. 8 września w Mironicach koło Gorzowa miało miejsce 15. seminarium integracyjne spotkanie pracodawców zorganizowane przez Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców, w którym wziął udział mój zastępca Rafał Ciszewicz. Bardzo ważne to dla nas przedsięwzięcie, bo leżymy tak naprawdę na skraju dwóch województw i uważamy, że powinniśmy poznawać przedsiębiorców z różnych stron, jeżeli chcemy dalej rozwijać się gospodarczo tak jak do tej pory. 8-10 września odbył się 31. ogólnopolski jesienny rajd abstynencki klonowego liścia, organizowany przez Stowarzyszenie Abstynentów pod Gruszą w Międzychodzie, Stowarzyszenie Abstynentów Krokus w Harcicach, gminy Międzychód, Opalenica, Szybsko Wielkie, Sieraków, Starostwo Powiatowe w Międzychodzie oraz Zakład Leczenia Uzależnień w Harcicach. 9 września odbyła się 16. edycja Święta Podgrzybka. Po raz pierwszy w Międzychodzie na przystani nad Wartą. Święto współorganizowaliśmy z gminą Skwierzyną oraz Lasami Państwowymi. Odbyły się zawody wędkarskie, gimnazjada, konkurs pilarzy czy turniej miast między Międzychodem i Skwierzyną. Wystąpiło wiele sekcji artystycznych w Międzychodzie i Skwierzynie. W tym roku byliśmy gościnni, zajęliśmy zaszczytne 2. miejsce, a 1. zostało przyznane Skwierzynie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku odbierzemy puchar z powrotem. Będziemy się przynajmniej starać. 13 września firma Marmite wykupiła teren wraz ze wszystkimi budynkami po byłym zakładzie mebli tapicerowanych Christianapol w Łobyniu. Od 14 do 17 września gościliśmy w Międzychodzie delegację z miasta partnerskiego Ostrikurt. W piątek goście zostali zaproszeni na zwiedzanie Międzychodu, w tym stadionu miejskiego, obu szkół podstawowych, pracowni koła międzychodzkich plastyków, placu budowy przy szkolnej sali sportowej, Centrum Animacji Kultury, Starego Portu, prac remontowych na plaży przy Jeziorze Mierzyńskim i hali widowiskowo-sportowej. Po południu uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 w Muzeum Regionalnym. A następnie występ grupy artystycznej Feniks w Centrum Animacji Kultury. Ponadto potwierdziliśmy z merem Bruno Rusinkiem wznowienie partnerskich kontaktów miast uroczystym podpisaniem stosownych dokumentów. A podczas gali mer wręczył nam obraz przedstawiający krajobraz Ostrikurt, który mieści się tuż za wspaniałym wieńcem. Tak mniej więcej wygląda wspomniana miejscowość. Obecnie sekretarz szacuje jego wartość. Tak, tak, obraz jest certyfikatem przez znanego malarza, akurat nie mi, ale nie muszę wszystkich znać. Jeszcze tylko dodam, że 5 listopada grupa artystów, którzy pracują przy Szkole Podstawowej nr 1, ma właśnie się wybrać do Ostrikurt z wizytą, a w późniejszym czasie wiem, że również będą inne delegacje, które będą się również wymieniały i mam tu na myśli nie delegacje nasze tutaj gminy, tylko właśnie grup
czy to z Centrum Animacji Kultury, czy to Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy tych szkół. 17 września odbyło się już po raz 11 wielkie smażenie powideł w Niszkach. Uczestnicy mogli podziwiać stanowiska rękodzielników oraz zakupić ich dzieła, oglądać występy lokalnych artystów oraz zespołu z innych części Polski, czy wystawę zabytkowych samochodów. 18 września w Międzychodzie obchodziliśmy 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Od 18 do 23 września w Międzychodzie gościli przyjaciele ze stowarzyszenia, w każdym razie z miasta partnerskiego Zelow. Jest to bliźniacza organizacja naszego środowiskowego domu samopomocy w Międzychodzie. Nasi goście mieli okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych, poznawczych i kulinarnych organizowanych przez środowiskowy dom samopomocy. I również część naszych podopiecznych już w niedługim czasie również odwiedzi Zelow. 23 września odbyły się trzecie regaty o Puchar Burmistrza Międzychodu. Przyjechało 8 reprezentacji z 4 województw, w sumie 64 zawodników na 47 jednostkach. To były największe regaty jak dotychczas w Międzychodzie. Jezioro było aż białe. Cieszymy się niezmiernie, że coraz bardziej się to propaguje. Referat inwestycji i infrastruktury. Odbył się przetarg nieograniczony dotyczący rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku remizy OSP Kamiennie. Wpłynęły 3 oferty. Wybrana została oferta złożona przez firmę Uzbud Marian Szudra na kwotę brutto 631 436 zł 59 groszy. Umowa podpisana została 8 września z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 roku. Odbył się przetarg nieograniczony dotyczący budowy nawierzchni ulicy Siennej wraz z obwodnieniem w Międzychodzie. Wpłynęły 3 oferty. Została wybrana oferta przez Uzbud Marian Szudra na kwotę brutto 729 784 zł 35 groszy. Umowa została podpisana 8 września z terminem realizacji do 30 maja 2018 roku. Odbyło się postępowanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna Dzięcieli Międzychód, odcinek 2-8. W wyznaczonym terminie złożona została tylko jedna oferta przez firmę Instalacje Sanitarne Marek Sroka na kwotę 365 431 zł 54 grosze. Umowa została podpisana w dniu 7 września z realizacją do 15 grudnia tego roku. Odbył się przetarg nieograniczony dotyczący modernizacji sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół Dwójka w Międzychodzie. Wpłynęła jedna oferta złożona przez przedsiębiorstwo budowlane MHM PECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę brutto 1 859 176 zł i 54 grosze. Po dzisiejszej sesji umowa zostanie podpisana 29 września 2017 roku z terminem wykonania do 30 czerwca 2018. Odbył się przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin, budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna Dzięcieli Międzychód odcinek 1. Wpłynęła jedna oferta złożona przez PPUH Kazimierz Suterski na kwotę brutto 696 909 zł i 20 groszy. Umowa zostanie podpisana 29 września z terminem wykonania do 15 grudnia tego roku. Odbył się przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 przy ulicy Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. Wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert najwyżej została oceniona oferta złożona przez konsorcjum firm, której liderem jest przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Rembud Leon Gzyl
Partnerami są PUH Bart, hurtownia materiałów budowlanych Zbigniew Bartkowiak oraz Instal But Michał Prędki na kwotę brutto 5 982 203 52 zł. Wobec spełnienia wszystkich wymagań konsorcjum to zostało wybrane do realizacji zadań. Umowa zostanie podpisana 3 października z terminem realizacji do 29 marca 2019 roku. Wysłano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usunięcie kolizji energetycznej instalacji oświetlenia drogowego w związku z przebudową remizy OSP w miejscowości Kamionna. Złożone zostały 2 oferty. Wybrana została oferta złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Mizgajski z Dormowa na kwotę brutto 26 670 zł. 45 groszy. Umowa została podpisana 6 września z terminem realizacji do 20 października tego roku. Wysłano zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej na zadanie inwestycyjne przebudowy chodnika na ulicy Ogrodowej w Międzychodzie. Wpłynęły 3 oferty. Wybrana została oferta złożona przez firmę Renomex, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tomiczkach, na kwotę brutto 109 195 zł. 51 groszy. Z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2017 roku. Umowa zostanie podpisana 29 września. Prowadzone są roboty budowlane na niżej wymienionych zadaniach. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Jedynka w Międzychodzie. Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy. Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu Mierzyn. Przebudowa plaży na Jeziorze Mierzyńskim. Przebudowa części budynku Urzędu Modernizacja Łazienek. Zakończono i odebrano roboty budowlane na zadaniach. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Międzychód, ulice Remiszewska, Kinala, Chopina, Cmentarna oraz Folwak Kamionna. Przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzcu. Zarządzenia burmistrza jako organu gminy. Zarządzenie zmieniające zarządzenie dotyczące naboru kandydatów na członków Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. 4 zarządzenia dotyczące wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w szkołach. Wyrażające zgodę na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zarządzenie dotyczące stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne. Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017. 4 zarządzenia dotyczące okresowego powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej. Zarządzenie przyznające nagrody finansowe w dziedzinie sportu, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy i zarządzenie dotyczące powołania komisji do oględzin nowych pomieszczeń niepublicznego przedszkola i żłobka. Jeszcze tylko 2 informacje. Pierwsza to taka, że 8 października w Międzychodzie będą odbywać się Mistrzostwa Polski w kopa sportowego, na które serdecznie wszystkich zapraszamy, oraz informacja o tym, że w kwartalniku Kronika Wielkopolska ostatni kwartalnik poświęcony jest w większości gminie Międzychód. Zapraszamy do lektury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tylko wrodzona skromność chyba nie pozwoliła panu burmistrzowi powiedzieć, iż podczas pobytu delegacji z Ostrikur pan burmistrz został uhonorowany tytułem honorowy mieszkaniec Ostrikur i w załączeniu otrzymał stosowny medal. Nie przeprowadzał się. Tak. No i warto wobec tego podkreślić, że poza tym, iż mamy już tytuł
tytuł przyjazna gmina, to teraz jeszcze mamy do kompletu tytuł przyjazny urząd, a więc jest już komplet. Tylko musimy pamiętać, że na rok, więc musimy się postarać, aby w przyszłym roku również go otrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania do pana burmistrza? Jest, bardzo jest. Proszę. Na zewnątrz. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Na pewno weźmiemy ją. Dziękuję. Bardzo i będziemy proszę. Realizować. Coś tu się... Panie burmistrzu, chciałbym zapytać, co wchodziło, jakie kryteria były odnośnie właśnie przyjaznego urzędu? To jest jedno pytanie. A drugie, firma Polipol, w jakiej dziedzinie ona się specjalizuje? Bo 1000 osób to jest tak. Wyzwanie dla nich na pewno, zdobycie tylu pracowników. Jeżeli chodzi o Polipol, to jest to firma z branży meblowej. To są meble tapicerowane z drzewa dębowego, czyli tylko z dębu robione. I praktycznie wszystkie są na eksport. Nie są sprzedawane w Polsce na dzień dzisiejszy. Tak. Oglądaliśmy tą fabrykę, naprawdę bardzo dobrze zmechanizowana, skomputeryzowana. Widać, że bardzo dużo przestrzeni, także nie ma tak, że pracownik na pracowniku jest, tak. No jeżeli taki zakład u nas powstaje, to będzie coś pięknego. Jeżeli... Tak? I jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, jakie były kryteria, to przede wszystkim była ocena na podstawie ankiety, którą myśmy wypełniali, potem była weryfikacja tej ankiety, ale również była kwestia anonimowego klienta, zarówno osoby, która była tutaj, jak i mailowo i telefonicznie. I na tej podstawie była robiona ocena pracowników. Cieszymy się, że ponownie przy osoby, której nie znaliśmy, wypadliśmy pozytywnie z województwa wielkopolskiego. Chyba tylko 3 urzędy otrzymały taką nagrodę, bo my, Tarnowo Podgórne i Czerwonak, tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o rynek pracy, to zaskakującą być może dla państwa informację przekażę. Mianowicie firma Marmite, a prowadząc nabór, czy prowadząc jeszcze obecnie nabór, zgłosiło się do nich, czy złożyło wnioski oficjalnie, ponad 2000 osób. Ponad 2000 osób, z których firma teraz poprzez rozmowy, selekcjonując, wybiera sobie tych 220, powiedzmy, pracowników. Także nieprawdopodobna dla mnie to była informacja. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, do kolejnego punktu porządku obrad, mianowicie informacji przewodniczących komisji stałych. Jako pierwszego poproszę kolegę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, zgromadzeni goście. Tak się stało, że mam jakby dwa protokoły, dlatego że na sierpniowe posiedzenie komisji odbyło się po sesji już jeszcze w sierpniu, ale proszę się nie martwić, króciutko tylko zasygnalizuję, że to spotkanie odbyło się 29 sierpnia i poświęcone było formułowaniem wniosków z posiedzeń Komisji Wyjazdowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do Stołec w gminie. I żeśmy tutaj podzielili te wnioski na takie, które skierowaliśmy bezpośrednio do burmistrza do realizacji czy uzyskaniu odpowiedzi na nie. Niektóre nawet, to powiedzmy sobie szczerze, ponowiliśmy, ale to nie pod tym kątem, żeśmy nie uzyskali odpowiedzi, ale żeby jeszcze może rozważyć możliwość ich tam realizacji. Oraz tych wniosków było 11.
Natomiast też sformułowaliśmy wnioski do budżetu na rok 2018 i tych wniosków było 7. To wszystko odnośnie komisji z dnia 29 sierpnia. Natomiast drugie posiedzenie komisji było dnia 19 września i ono było poświęcone jak co roku żniwom. Jak wiemy, w tym roku plony zbóż, znaczy się żniwa były bardzo trudne z uwagi na specyficzną aurę. W zeszłym roku susza, w tym roku nadmiar wody. W związku z tym, z tymi deszczami rolnicy mieli problem ze zbiorem plonów. W gminie została też powołana komisja do, co jest bardzo pozytywna rzecz, komisja do spraw zastraszowania szkód, która oczekuje na ekspertyzę tam z Instytutu Meteorologii w Poznaniu dotyczącą określenia rodzaju odpadów. Jeżeli, taka jest tylko prośba, jeżeli by ta komisja szacowała szkody, czy jakie wystąpiły tutaj na terenie gminy, to byśmy prosili pana burmistrza, żeby na jednej sesji w formie informacji taką rzecz nam tutaj wszystkim przedstawił. Myślę, że to jest potrzebne. I teraz tak króciutko, naprawdę powiem, że uprawą zbóż został objęty teren o łącznej powierzchni 7850 hektarów w naszej gminie, plony zbóż 1 hektara w bieżącym roku, jęczmień o zimy 5,2 tony, jęczmień o zimy 6 ton, w zeszłym roku było 5,2, czyli jest więcej, jęczmień jary jest 4 tony, w zeszłym roku było 3,6 tony, pszenica ozima 5 ton, w tym roku pszenica ozima w zeszłym 4,7, pszenica jara 4,2 w tym roku, w zeszłym roku 3,8, pszenżyto ozima 5 ton, w zeszłym roku 3,4, pszenżyto jarę 3,3 i 2,16, przepraszam, dobrze, 3,3, a w 2,16 było więcej, czyli jakby nie sprzyja ta aura. Żyto 3,3, w zeszłym roku było 3,4, czyli niewielka różnica, owies 3,4 i utrzymał się na tym samym poziomie, mieszanki zbożowe 3,6, też na tym samym poziomie, rzepak ozimy 3 tony. Ceny w gminie Międzychód według ODR w lipcu 2017 roku kształtują się następująco. Zboża konsumpcyjne 710 zł za tonę, żyto 560, jęczmień 630, zboża paszowe, pszenica 670, żyto paszowe 560, jęczmień 630, pszenżyto 630. No, niepokojąca informacja jest taka, że ani pszenica, ani żyto po prostu z uwagi na swoje parametry po prostu nie nadają się na z tegoroczny zbóg na zboża konsumpcyjne, w związku z tym pewnie zostaną przerobione na pasze. Tyle mamy takich wstępnych informacji. Co do okopowych, to za wcześnie jeszcze, więc może na następnym jakimś posiedzeniu tą informację uzupełnimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Społecznej. Co? To jest to. Zobaczmy na ten. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Sprawozdanie Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej Międzychodu z działalności pomiędzy sesjami w okresie od 4 lipca do 28 września 2017 roku. 13 lipca 2017 roku radna Mariola Tyburska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, podczas której zostały przydzielone 12 mieszkań przy ulicy Polnej 25 i 3 w budynkach komunalnych. 19 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Międzychodzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i z uwagi na zmianę przepisów ustawy było to ostatnie posiedzenie w 3-letniej kadencji. Z uwagi na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń ze stowarzyszeń, tu wpłynęły tylko 2, Rada zakończyła swoją działalność. 28 lipca 2017 roku radny Ryszard Sule i sekretarz Urzędu Miasta pan Tomasz Rudzki uczestniczyli w 98. rocznicy powołania policji. 15 sierpnia 2017 roku
radny Ryszard Sulej i burmistrz Międzychodu, pan Krzysztof Wolny, uczestniczyli w 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święcie Wojska Polskiego. 31 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych w Zespole Szkół Jedynka. Na posiedzeniu dyrektor Zespołu Jedynka, pan Bogdan Gryczyński, Roman, przepraszam, nie wiem czemu mi się tutaj Roman z Gryczyńskim przypomniał. Przepraszam, aha, przepraszam najmocniej. Roman Gryczyński przedstawił sytuację w oświacie i w szkole. Z dniem 1 września w tej szkole będzie uczyć się 808 uczniów i będzie zatrudnionych około 80 nauczycieli. Pan dyrektor zapoznał radnych o zmianach w ustawie o systemie oświaty i karcie nauczyciela. Ponadto wskazał, że brakuje w szkole matematyków, bibliotekarzy, katechetów i psychologa. Problemem pozostaje brak podręczników do klas pierwszej, czwartej i siódmej. To było na dzień 31 sierpnia, być może sytuacja uległa zmianie. Do końca listopada nastąpią zmiany w statucie szkoły. W styczniu 2008 roku nastąpi rozbiórka budynków mieszkalno-garażowych położonych na podwórzu tego zespołu. Szkoła bierze udział w projekcie Aktywna Tablica. Radni dowiedzieli się również, że pan Mateusz Grzela jest nauczycielem wychowania fizycznego, który ma za zadanie budowę klasy sportowej. Radni zapoznali się ze stanem technicznym, pracowni lekcyjnych i szkoły. Drugim gościem był prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka, pan Przemysław Sobkowski. Klub działa od 15 lat, a 14 września odbyła się inauguracja czwartków lekkoatletycznych. Z wychowanków klubu, tu musiałbym pochwalić się, jaki Międzychód tutaj dysponuje zdolnymi sportowcami, którzy osiągnęli sukcesy na arenie ogólnopolskiej, to Zuzanna Doroba, mistrzyni Polski w przełajach i Tymek Zimny, uczestnik Mistrzostw Świata w Londynie. Zgodnie z sugestią komisja zwróciła się z wnioskiem do pana burmistrza o zmianę zapisów regulaminu przyznawania nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i kultury. W kwestii terminów składania wniosków o wyróżnienie na dzień 31 października. Zmiana podyktowana jest tym, że w okresie od 1 września do 31 października odbywa się najwięcej zawodów sportowych. Nagrodzenie ucznia nastąpi wówczas w tym samym roku szkolnym. 1 września 2017 roku burmistrz Międzychodu, pan Krzysztof Wolny oraz jego zastępca, pan Rafał Ciszewicz i radny Ryszard Sulej uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Dwójka oraz uroczyste otwarcie pracowni językowej. 1 września 2017 roku radni Wojciech Szychowiak, Ryszard Sulej oraz zastępca burmistrza, pan Rafał Ciszewicz, uczestniczyli w uroczystości uczczenia 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 2 września 2017 roku radni Mariola Tyburska, Janusz Skorupa, Ryszard Sulej oraz burmistrz Międzychodu, pan Krzysztof Wolny, uczestniczyli w wielkim czytaniu Wesela Stanisława Wyspiańskiego. 9 września 2017 roku radni Ewa Małek, Piotr Duszny, Wojciech Szychowiak, Ryszard Sulej oraz burmistrz Międzychodu, pan Krzysztof Wolny i jego zastępca Rafał Ciszewicz uczestniczyli w święcie Podgrzybka. Jak pan burmistrz tu wspomniał, nasza ekipa zajęła zaszczytne drugie miejsce. 18 września 2017 roku radni Mariola Tyburska, Dariusz Nowak i Ryszard Sulej oraz burmistrz Międzychodu, pan Krzysztof Wolny, uczestniczyli w 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę zorganizowaną przez Związek Sybiraków w Międzychodzie. 21 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych w Klubie Seniora. Zaproszony gość, przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów, pan Stanisław Anioł, przedstawił sytuację w związku oraz zapoznał radnych z działalnością Międzychodzkiego Koła. W kole działa 250 członków. Organizują w ciągu roku około 6 imprez. Głównym celem działalności statutowej jest integracja i aktywizacja społeczności emerytów, organizacja czasu wolnego oraz pomoc prawna. Związek nadal boryka się z trudnościami lokalowymi, dlatego wystąpił z prośbą
o pomoc w znalezieniu lokum. Komisja wystąpiła z wnioskiem do pana burmistrza o podjęcie działań w kierunku znalezienia rozwiązania problemów lokalowych dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Następnie członkowie komisji zapoznali się z działalnością Rady Seniorów przedstawioną przez pana Andrzeja Langę. W Radzie działa 10 osób i do tej pory odbyło się 6 spotkań. Działania Rady zmierzają do poprawy warunków życia seniorów. Członkowie Rady Seniorów uczestniczyli również w szkoleniu społecznym w Rokosowie. Natomiast pani Mariola Tyburska zapoznała radnych z działalnością Klubu Seniora. Klub działa w godzinach od 10 do 18 i działa, funkcjonuje on w ramach OPS. Klub zrzesza 149 osób. Podobnie jak wcześniejsze organizacje, również i klub organizuje spotkania integracyjne oraz rozrywkę dla seniorów. Klubowicze wystąpili z wnioskiem o wznowienie akcji społecznej Koperta Życia, która w środowisku seniorów cieszy się zainteresowaniem i wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa. 23 września 2017 roku radny Ryszard Sule i pan burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny uczestniczyli w zakończeniu trzecich regat żeglarskich o Puchar Burmistrza Międzychodu na Jeziorze Miejskim. 23 września radni Włodzimierz Mingę, Wojciech Szychowiak i Ryszard Sulej uczestniczyli w inauguracji rozgrywek drugiej ligi koszykówki. W pierwszym meczu nasz Sokół pokonał rywala z Tarnowa Podgórnego 73-68. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju. Panie Ryszardzie, proszę się włączyć, bo coś ja nie mogę tego zrobić. Bardzo proszę. Posiedzenie komisji w dniu 26 września. Komisja Budżetu i Rozwoju wraz z Komisją Rewizyjną dokonała oceny wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 2017. Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2017 zostały wykonane w 51,04%, natomiast wydatki w analogicznym okresie zostały wykonane na poziomie 38,25%. Niższy poziom wykonania wydatków wynika z długofalowych inwestycji, dla których termin płatności zgodnie z podpisanymi umowami wypadają w trzecim lub czwartym kwartale 2017 roku. Komisja przyjęła informację o wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca. Następnie członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Wspólnej, którym tematem było. W pierwszym punkcie informacja o inwestycjach gminy, którą przedstawił kierownik Wojciech Dyl. Omówił stopień realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych, w szczególności koszty oraz terminy zakończenia przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych. Według oceny pana kierownika realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Następnie komisja omówiła uchwałę na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. W uchwale w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Międzychodzie radni wprowadzili następujące zmiany. Paragraf trzeci otrzymał brzmienie: cmentarz otwarty jest codziennie od 25 października do 31 marca od godziny 8 do 19, w pozostałe dni od godziny 8 do zmroku. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest w godzinach otwarcia. Paragraf 5 otrzymał brzmienie: zgłoszenie pogrzebów dokonuje się u zarządcy cmentarza w godzinach pracy. Paragraf 2, punkt 2, podpunkt 3 otrzymał brzmienie: wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych i używanie środków odurzających. Chodzi o to, że jest zakazane na cmentarzu. Paragraf 2, punkt 2, podpunkt 8c otrzymuje brzmienie: pojazdów zarządcy cmentarza wyłącznie w celach związanych z utrzymaniem cmentarza. W kolejnym punkcie dyskusji nad uchwałami radni poddali pod wątpliwość konieczność podejmowania uchwały w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z siłowni wewnętrznych w Międzychodzie. Zastrzeżenia budził fakt, czy Rada jest organem uprawnionym do przyjęcia regulaminu określający zasady korzystania z siłowni dla osoby prawnej, to jest dla spółki Mostir. Pan burmistrz obowiązał się do wyjaśnienia powyższej kwestii na dzisiejszej sesji. Uchwała została wycofana z porządku obrad. Proszę Państwa, jeszcze korzystając z głosu, przedstawię Państwu informację z pracy zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego. W dniu 25 września o godzinie 16 w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków komisji, 4 było nieobecnych. Głosowanie odbyło się w formie
nad budżetem odbyło się w formie elektronicznej przez zakładkę na stronie internetowej w terminach od 1 września do 15 września. Zostały policzone głosy i w roku 2017, czyli ostatnio, oddano 2181 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Zadaniem zespołu było wyznaczenie projektu, który wartość nie przekroczy kwoty, jaka została określona przez Radę Miejską Międzychodu zgodnie z przyjętym regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Międzychód. Na realizację zadań przeznacza się 0,5% kwoty wydatków za poprzedni rok budżetowy. Kwota przeznaczona na realizację projektu w roku 2018 wynosi 365 633,79 zł. Przyjmując powyższe kryteria, do realizacji w 2018 roku zostały zakwalifikowane następujące projekty. Rekreacja sposobem na aktywizację wsi, na liście oznaczona numerem 3. Przystanek Kultura, na liście oznaczona numerem 1. Zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego dla MLKS Warta Międzychód, na liście oznaczona numerem 18. Integracyjny plac zabaw, na liście oznaczona numerem 20. Plac zabaw, na liście numer 12. Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną, na liście jest to numer 7. I wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki parkowe oraz ocynkowane stojaki na rowery, na liście numer 5. Łączna wartość zadań, które zostały skierowane do realizacji, 364 916 zł, czyli z tego wynika, że z przydzielonej kwoty pozostało jeszcze 717 zł 79 groszy i żaden z projektów, który był na liście, nie zakwalifikował się, gdyż kwota kolejnego projektu była wyższa niż pozostała do realizacji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad. Tak jak co roku po sezonie urlopowym, po sezonie letnim, prosimy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, aby omówili nam przestępczość, potencjalne zagrożenia, jakie występują w naszej gminie oraz bezpieczeństwo na drogach. Poprosiliśmy na dzisiejszą sesję też pana komendanta i bardzo proszę o zabranie głosu. Rozgrzewa się. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Międzychód, to pozwoliłem sobie przygotować trochę danych statystycznych. Pierwszy slajd, proszę Państwa, przedstawia ilość stwierdzonych przestępstw ogółem na terenie gminy Międzychód od roku, jak widzicie Państwo, 2004. Przy czym zaznaczam, że ten rok 2017 to jest właśnie tylko i wyłącznie 8 miesięcy. Wszystko wskazuje, że ten rok 2017, bieżący rok, będzie kolejnym rokiem, kiedy odnotujemy, mam taką nadzieję, a ta tendencja, ta linia trendu, którą widać na tych słupkach, wskazuje, że będzie kolejnym rokiem o najmniejszej liczbie przestępstw na terenie gminy Międzychód.
Jeżeli chodzi o wykrywalność tych przestępstw, to utrzymuje ona się na dobrym, wysokim poziomie. Jak widzicie Państwo, prawie 86% wszystkich stwierdzonych przestępstw została wykryta przez policję i sprawcy tych przestępstw są ustaleni. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, to w bieżącym roku, w 8 miesiącach, czyli od stycznia do końca sierpnia, na terenie gminy Międzychód popełniono 94 przestępstwa. Jak widzicie, w całym ubiegłym roku, 2016, tych przestępstw zostało popełnionych 151, czyli można wnioskować i założyć, że jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, również tych przestępstw będzie mniej na koniec bieżącego roku. Podobnie wygląda z wykrywalnością w przypadku przestępstw kryminalnych. Ta wykrywalność kształtuje się na poziomie prawie 82%. Jeżeli chodzi o takie podstawowe kategorie przestępstw, to w 8 miesiącach, jak widzicie Państwo, tak jak tu widać, popełniono 24 kradzieże. Kradzież z włamaniem było 3. Dokonano 3 kradzieży samochodów. 3 zniszczenia mienia miały miejsce. Jedna bójka, pobicie, uszkodzenie ciała 3 i proszę Państwa, przestępstwo rozbójnicze 1, od wczoraj już jest 2, sprawca jest dzisiaj tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Postanowienie w tej sprawie wydał dzisiaj sąd rejonowy w Szamotułach. I jeżeli chodzi o zatrzymania sprawców przestępstw, ogółem do wszystkich spraw zatrzymano 134 sprawców przestępstw. Być może ta liczba jakby oczywiście odbiega od tych liczb, które były przedstawiane wcześniej, natomiast skąd to się bierze? Proszę Państwa, to jest tak, że czasami wracamy do spraw, które zostały na przykład umorzone w latach wcześniejszych. Były niewykryte. To nie oznacza, że jak którąś sprawę umarzamy, jak taka decyzja jest podejmowana, to nie oznacza, że dalej policja, prokuratura nie zajmuje się tymi sprawami. I podobnie jest w roku bieżącym. Nietrzeźwych kierujących było 32, w tym po narkotykach 15, za 8 miesięcy. Jeżeli chodzi o sprawców przestępstw kryminalnych, to były 22 osoby. Wykroczenia, proszę Państwa, ogółem 2333 wykroczenia na terenie gminy Międzychód. W tym, jak widzicie, najwięcej tych wykroczeń to z tej liczby to są wykroczenia drogowe, czyli 1378. Proszę Państwa, nałożone mandaty karne 1696, pouczenia 118 i wnioski o ukaranie 419. Jeżeli chodzi o wnioski o ukaranie, to te postępowania w sprawach o wykroczenia są postępowaniami, które sprawiają jakby nam niedużo trudności, ale zajmują nam dość sporo czasu. Chodzi o ilość tych postępowań. Dotyczy to w szczególności wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami ciężarowymi, którzy wbrew zakazowi wjeżdżają na most na rzece Warcie pomimo ograniczenia tonażowego na tym moście. Zdarza się, że do nas wpływa, do tutejszej komendy wpływa 100 kilkadziesiąt ujawnionych takich wykroczeń w ciągu miesiąca. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, proszę Państwa, w całym ubiegłym roku było 6 wypadków drogowych na terenie gminy Międzychód, w tym roku już 7.
Niestety na terenie gminy zginęła jedna osoba. W ubiegłym roku, w całym roku zginęły 3 osoby. Rannych w tym roku już jest 7 osób. Kolizji było 82. Na to przykładowe zdjęcie, jak wygląda samochód po zdarzeniu drogowym. Jeżeli chodzi o inne problemy społeczne, w tym patologię, to proszę Państwa, to zdjęcie przedstawia zawartość plecaka młodej osoby. To są tutaj na tym zdjęciu ogólnie znane narkotyki, takie podstawowe, ale też potocznie nazywane dopalacze. Czyli środki tak naprawdę czasami trudne do zidentyfikowania. No i oczywiście laboratoryjnie jest to czynione, natomiast nam sprawia to trudność, bo po przejęciu takich środków no nie możemy je ich jakby zidentyfikować przy użyciu dostępnych nam testów. Tak dodam, że no jest to spory problem, nie tylko w Międzychodzie, ponieważ cały kraj, tylko słyszycie pewnie o doniesieniach takich medialnych, również tych tragicznych, gdzie młode osoby niestety umierają po zażyciu tych środków. Dodam, że aktualnie mamy taką sytuację, gdzie osoba jest w stanie krytycznym z terenu powiatu. Więc jest to duży problem. Jeżeli chodzi o osoby nietrzeźwe, to z terenu gminy, w naszych aresztach, przepraszam, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych osadzono łącznie w 8 miesiącach 28 osób. Wdrożono 17 procedur o przemoc w rodzinie. Ofiary to 14 kobiet, 5 dzieci, 1 mężczyzna. Proszę Państwa, dzieci są zawsze ofiarami. Tam, gdzie jest przemoc w rodzinie, nawet jeżeli dzieci są tylko świadkami tej przemocy, to zawsze są ofiarami. I tak naprawdę to nie jest tylko 5 osób. Wszczęto 5 postępowań przygotowawczych o znęcanie się nad osobami najbliższymi. Przykłady takich przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na terenie gminy Międzychód. Czynności, działania, które mają na celu nie dopuścić do tych tragicznych zdarzeń. Pomimo tych przedsięwzięć, tak jak już powiedziałem wcześniej, dochodzi do różnych tragedii. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, to w naszym zainteresowaniu leży przede wszystkim bezpieczeństwo osób najmłodszych, tak, czyli bezpieczna droga do szkoły 1 września, czy też już nie zawsze 1 września, rozpoczyna się rok szkolny, oczywiście we wrześniu. Prowadzimy takie działania na początku września, bezpieczna droga do szkoły. W tym roku było podobnie. W zasadzie dzieje się też tak przez cały rok. Z większą uwagą właśnie na początku września. Takie wzmożone działania na drogach, czasami się to nazywa trzeźwy poranek. Sprawdzamy trzeźwość. O, tutaj mam przykładowe zdjęcie z takich działań. To pod kątem bezpieczeństwa na drogach. Proszę Państwa, no, mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, że na terenie nie tylko gminy Międzychód, ale powiatu, kraju ginie więcej osób na drogach, wypadkach drogowych niż w wyniku innych zdarzeń kryminalnych. Więc temu zagadnieniu poświęcamy bardzo dużo czasu. Jako uzupełnienie tej informacji, którą tu przedstawiam, związanej z bezpieczeństwem na drogach, to w ubiegłym roku, jak podsumowałem ilość osób, które straciły życie
na drogach powiatu, to proszę Państwa było to ponad 60 osób. Przez ten czas, jak ja jestem tutaj policjantem w powiecie międzyłodzkim. Biorąc pod uwagę tą liczbę, musiałbym stwierdzić, że ta moja służba była porażką. Bo to aż 60 osób zginęło na terenie powiatu, ponad 60 osób na terenie powiatu międzyłodzkiego. W tym również mieszkańcy, znaczna część tych osób to mieszkańcy gminy Międzychód. Niestety to jest fakt. Inne działania profilaktyczne to szkolenia dla rodziców z zakresu problemu uzależnień. Chodzi głównie o jakby nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania pewnych objawów, symptomów zażywania środków psychotropowych, odurzających przez osoby nieletnie, osoby najbliższe. Takie działania są prowadzone przy wykorzystaniu takich pozorowanych środków narkotyków. O, tutaj zdjęcie przedstawię. Mam taką walizkę, która zawiera wiele różnych takich właśnie atrap narkotyków, tak? I to pokazujemy rodzicom, co może wzbudzać w nich niepokój, jeżeli coś takiego znajdą u swoich dzieci. 31 maja, dzień bez papierosa. No, często uzależnienie zaczyna się właśnie od papierosa, a później pojawiają się kolejne środki. Bezpieczeństwo najmłodszych. Proszę Państwa, czytanie dzieciom. Dwie strony sieci, tutaj znowu taki program, który był realizowany na przełomie ubiegłego roku i również tego roku, poświęcony problemom dopalaczy. Dzisiaj na ostatnim szkoleniu dowiedziałem się, że jakby to jest prawda, bo my to potwierdzamy w naszej pracy, że jakby to zajęcie dilera narkotykowego zaczyna powoli wymierać, ponieważ ten handel narkotykami zaczyna się przenosić i przeniósł się tak naprawdę do sieci, do internetu, tak? Czyli dzisiaj można zamówić sobie pizzę w dużym mieście, a z tą pizzą na przykład dojadą jakieś tam konkretne środki psychoaktywne. Bezpieczeństwo nad wodą. Przez 8 miesięcy, także w sezonie letnim, udało się uniknąć nieszczęść związanych z wypoczynkiem nad wodą i ten okres należy uznać za dobry. Proszę Państwa, to są takie działania, które prowadzimy co roku przed sezonem letnim, ale także również w sezonie letnim, tak? Czyli monitorowanie plaż i tych dzikich kąpielisk. Jak wiecie Państwo, było jedno nieszczęśliwe zdarzenie na terenie gminy, ale dotyczyło osoby dorosłej, nie mieszkańca gminy Międzychód. Tak. Działania, które prowadzimy, skupiamy jakby swoją uwagę na osobach nieletnich. No, ale niestety zdarza się i że dorośli zachowują się trochę gorzej niż osoby nieletnie. Bezpieczeństwo pieszych, odblaski, proszę Państwa, to przykładowe takie zajęcia dla najmłodszych. Jak można poprawić bezpieczeństwo, widoczność na drodze. Tutaj kolejne takie zdjęcie. Te działania akurat obejmują nie tylko nieletnich uczniów szkół, ale także osoby starsze, dla których również prowadzimy takie zajęcia. Swoim zainteresowaniem obejmujemy również młodzież. Tak jak widać tutaj na zdjęciach, prowadzimy takie działania, które nazywamy Nielat. Bezpieczne wakacje. Przykład z Polski, który miał miejsce w sezonie wakacyjnym związany z wypoczynkiem harcerzy, jest ogólnie znany.
ogromne nieszczęście na terenie gminy Międzychód nie było z takich zdarzeń i wszystkie obozowiska były również przez policję kontrolowane. Rozdawaliśmy takie właśnie ulotki o bezpieczeństwie, bezpiecznym wypoczynku i bezpieczeństwie nad wodą. Bezdomni. Jak co roku w tym sezonie zimowym prowadzimy takie działania i to są działania przy udziale OPS-u. Także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obiektów sakralnych, duchownych, prowadzimy takie zajęcia mające na celu zapobieżenie przestępstwom związanych z kradzieżami na terenie obiektów sakralnych i na szkodę duchownych. Proszę Państwa, tutaj już chciałbym podziękować za wsparcie udzielone Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie przez gminę Międzychód. W tym roku jest to 25 tysięcy złotych. No ja tak tylko tak nieśmiało chciałbym zaznaczyć, że to nie jest jeszcze koniec roku, bo zostały jeszcze 3 miesiące i jeszcze parę dni. W związku z tym ten slajd może się zmienić, tak? Więc byłoby to dla nas bardzo miło i też odbyłoby się z tym korzystnym skutkiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Te dwa samochody to są samochody zakupione w ubiegłym roku, również przy udziale środków przekazanych przez gminę Międzychód, za co oczywiście również bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o wsparcie gminy Międzychód na rzecz bezpieczeństwa i policji, to przez 8 miesięcy, proszę Państwa, zrealizowaliśmy ze Strażą Miejską 67 służb wspólnych. W ubiegłym roku przez cały rok było to 60 służb. W tym roku już 67. Więc tu też bardzo dziękuję za to, że pełnimy tą wspólną służbę z tym dobrym skutkiem, jaki widzieliśmy na tych wcześniejszych slajdach. Tak jak już wcześniej zaznaczałem, współpracujemy z OPS-em, co też ma znaczenie przy rozwiązywaniu niektórych problemów społecznych. Wnioski, które tutaj pozwoliłem sobie sformułować, dotyczą jakby tych wcześniejszych wyników, które były przedstawiane na slajdach i dotyczą jakby tego pozytywnego trendu, jeżeli chodzi o ograniczanie przestępczości, a także wykrywalności. Tak jak zaznaczałem wcześniej, niestety miało miejsce 7 wypadków drogowych i jedna osoba poniosła śmierć. Jest to ogromna tragedia. Sam byłem na miejscu zdarzenia i bardzo przeżywam to do dziś. I w związku z tym, tak jak powiedziałem, są to rzeczy ogromnie, bym powiedział tutaj, jakby takie, które można było traktować jako porażka dla nas, dla policjantów, że jednak do takich zdarzeń dochodzi. I to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak są pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję uprzejmie. No proszę Państwa, myślę, że cieszyć powinno nas to, że w podstawowych tych grupach przestępstw ta tendencja jest spadkowa i że wobec tego mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się coraz bardziej bezpiecznie. Panie Komendancie, chciałem powiedzieć, że my również bardzo nieśmiało pochylimy się nad Waszymi potrzebami i być może rzeczywiście w najbliższym czasie ten slajd będzie mógł być poprawiony. Czy Państwo macie pytania do Pana Komendanta? Bardzo proszę. Panie Komendancie, mam takie pytanie, bo widzę, że prognoza przestępczości raczej idzie, te słupki idą w górę. A jak jest sytuacja z kadrami? Bo wiem, że zawsze są z tym kłopoty odwiecznie, ale teraz jak wygląda aktualnie? Jakie są braki?
Wakaty, oczywiście o wakaty. Proszę Państwa, kiedy zaczynałem służbę tu w Komendzie Powiatowej w Międzychodzie, to były to bodajże 64 etaty policyjne. W tej chwili są to 74 etaty policyjne. Dzięki staraniom, które podejmuje Komendant Powiatowy z roku na rok, wnioskując do naszych przełożonych o zwiększenie stanu etatowego jednostki przez prawie 11 lat, ta liczba policjantów wzrosła o 10 na terenie całego powiatu. Dodam, że większość, jakbym zaryzykował, 8 policjantów z tych 10 to jest właśnie to policjanci, którzy pełnią służbę w Komendzie Powiatowej, tutaj w tym budynku w Międzychodzie, na rzecz nie tylko gminy Międzychód, ale także całego powiatu. Pozostałych 2 w tych 10 latach trafiło do Sierakowa. Jeżeli chodzi o stan, jakby stan faktyczny, tak jak w każdej grupie zawodowej, no zdarza się, że niestety pojawia się absencja chorobowa. Wśród policjantów również. Ale póki co zapewniamy ciągłość służby, obsługujemy interwencje i nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o ciągłość służby i o możliwość zapewnienia obsługi bieżących zdarzeń oraz realizowania interwencji policyjnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Tak, bardzo proszę. Jeszcze o procedurę niebieskiej karty. Mamy 17 wdrożeń. Jak to wygląda w stosunku do roku ubiegłego i lat jeszcze wcześniejszych? Proszę Państwa, można powiedzieć, że spadła liczba zakładanych niebieskich kart. O ile ja tu teraz nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast zmieniły się na przestrzeni lat przepisy. Państwo albo część z Was przynajmniej ma świadomość, że w ostatnich latach zmiana przepisów dotyczyła samej ustawy o przemocy w rodzinie, jak również przepisów wykonawczych do tej ustawy. W tym roku jest to, tak powiedziałem, 17, o ile dobrze pamiętam, procedur. Trudno mi teraz powiedzieć, jak było to w ubiegłym roku. Natomiast z roku na rok jest mniej tych zdarzeń i tych przestępstw. Nie oznacza to, znaczy tych wdrażanych niebieskich kart. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że obecnie sytuacja wygląda tak, że samą procedurą i wszczęciem tej procedury zajmuje się zespół interdyscyplinarny. Natomiast został poszerzony krąg osób, podmiotów, które taką procedurę mogą zainicjować. Teraz nie tylko policjant może sporządzić niebieską kartę, ale również pedagog, pracownik służby zdrowia, prokurator i jeszcze przedstawiciele kilku innych grup zawodowych. Więc nie mam tu informacji co do tych niebieskich kart, które zostały założone przez inne podmioty. Te informacje gromadzi zespół interdyscyplinarny w gminie Międzychód. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze pytania do Pana Komendanta? Nie widzę. Wobec tego serdecznie dziękuję i z pewnością zaprosimy Pana w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy pierwszy blok przygotowany na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do drugiego, czyli do punktu 7, a więc podejmowania uchwał. A mamy ich, proszę Państwa, dzisiaj sporo, wyjątkowo chyba dużo. I wobec tego bez zbędnej zwłoki przystępujemy do działania. Proszę Państwa, projekt uchwały oznaczony literą A dotyczący rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa
Krzyżówko dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna oznaczona literą B, mówiąca o rozpatrzeniu ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Została przyjęta jednogłośnie. Kolejna, tej samej treści, ale dotycząca sołectwa Muchocin. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie. Ach, jeszcze punkt D, mianowicie sołectwo Skrzydlewo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie. Mamy jeszcze rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sowia Góra dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie. I ostatnia z tej serii, oznaczona literą F, dotycząca sołectwa Zatom Nowy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała oznaczona literą G, mówiąca o zmianach uchwały budżetowej na rok 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Wstrzymujących nie ma. Chcę powiedzieć, iż obecnie na sali mamy 13 radnych. Następny projekt oznaczony literą H, dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Międzychód na lata 2017-2021. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymują. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały oznaczony literą I, mówiący o przekształceniu zespołu szkół Jedynka w Międzychodzie w 8-letnią szkołę podstawową numer 1 w Międzychodzie. Proszę. Jeden radny w tej chwili opuścił salę, czyli jest nas 12. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Kolejna oznaczona literą J, dotycząca stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół dwójka w Międzychodzie w 8-letnią szkołę podstawową numer 2 w Międzychodzie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie. Kolejna, podobna, oznaczona literą K, mówiąca o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej podstawowej w Kamionnie, wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w Kamionnie, w 8-letnią szkołę podstawową w Kamionnie, wchodzącą w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w Kamionnie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została podjęta jednogłośnie. Kolejna oznaczona literą L, dotycząca stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Łowyniu, wchodzącej w skład zespołu szkół w Łowyniu, w 8-letnią szkołę podstawową w Łowyniu, wchodzącą w skład zespołu szkół w Łowyniu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przyjęliśmy jednogłośnie. I projekt oznaczony, uchwały oznaczony literą M,
dotyczący zezwolenia na współdziałanie gminy Międzychód z powiatem międzychodzkim w przedmiocie realizacji celu publicznego z zakresu edukacji i wyrażenia zgody na zawarte w tym zakresie porozumienie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały oznaczony literą N został wykreślony. Wobec tego przechodzimy do projektu uchwały oznaczonego literą O, dotyczącego regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Międzychodzie. Pan przewodniczący Ciesielski przedstawił zmiany, które tam się pojawiły. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Oczywiście z tymi zmianami. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba się wstrzymała od głosu. Uchwała została mimo to przyjęta. Kolejny projekt oznaczony literą P, mówiący o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń. Chodzi o działki numer 273/2, 794/1 i 794/2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta. Tak. Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Nie, czyli jednogłośnie. Tak, to przepraszam. A, przepraszam, bo tutaj nie patrzę. Dobrze. Jedna osoba jest przeciwna. Przeciwna. Dobrze. Patrzę przed siebie. I przechodzimy, proszę państwa, do projektu uchwały oznaczonego literą Q, dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń. Chodzi o strefę przemysłową. Tu, proszę państwa, wszystkie uwagi, które wpłynęły w okresie wyłożenia, zostały uwzględnione. Czyli nie ma potrzeby głosowania nad uwagami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. I kolejna, ostatnia, dotycząca uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gmina Międzychód. Proszę państwa, tu zanim przystąpimy do głosowania nad tym projektem, musimy przedtem dokonać procedury wypowiedzenia się na temat uwag, które zostały złożone. Zaraz. Sekundę, muszę je znaleźć. Przepraszam, chwileczkę. Proszę państwa, tą uchwałą porządkujemy kolejny kawałek naszej gminy. Kawałek, że się tak wyrażę, nad którym dyskutowało się albo nie było dyskusji od co najmniej kilku lat, co najmniej 5 lat, a ja wiem, że jeszcze wcześniej. Formalnie od 5 lat, nie mogliśmy się jakoś z tym uporać i dlatego też, żebyście państwo nie byli zdziwieni, że tu się pojawią daty z 2012 roku.
Pierwsze wyłożenie tego projektu miało miejsce, czyli projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przepraszam, Agnieszko, możesz zapalić światło, bo bardzo słabo widzę. Był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 maja do 5 czerwca 2012 roku. A uwagi można było składać w terminie do dnia 19 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 uwagi. 2 uwagi nie zostały uwzględnione. Uwaga wniesiona przez panią Krystynę K. Proszę państwa, ponieważ tego będzie bardzo dużo, pozwólcie państwo, że ja nie będę czytał treści uwagi, nie będę czytał uzasadnienia, tylko bym, państwo macie te materiały przed sobą, były zresztą omawiane szczegółowo. Wobec tego będę tylko mówił, w jaki sposób została rozstrzygnięta ta kwestia. Uwaga wniesiona przez panią Krystynę K. Rozstrzygnięcie, uwaga częściowo nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba się wstrzymała. Kolejna uwaga wniesiona przez pana Fryderyka K. Ona się składała z kilku jak gdyby w treści, 4 aż. I uwagi te zostały nieuwzględnione. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Proszę państwa, kolejne wyłożenie tego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dokonane było w lipcu i był ten projekt wyłożony od 12 lipca do 1 sierpnia 2012 roku, a uwagi można było składać do 16 sierpnia 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła uwaga, którą burmistrz uwzględnił w całości. W związku z tym kolejne wyłożenie miało tego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miało miejsce od 9 do 31 marca 2017 roku. Uwagi można było składać w terminie do 18 kwietnia bieżącego roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 21 uwag. 7 uwag zostało uwzględnionych przez burmistrza, pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione w całości lub w części. No i teraz po kolei te uwagi. Uwaga wniesiona przez pana Pawła J. Rozstrzygnięcie częściowo nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Rozumiem, że tak będzie do końca. Druga uwaga. Wniesiona przez Stowarzyszenie Właścicieli Domów Letniskowych i Mieszkalnych Mierzynianie. Uwaga nie uwzględniona. Znaczy, może inaczej, ta uwaga składała się jak gdyby z dwóch punktów. Pierwszy punkt został częściowo nieuwzględniony, a drugi zupełnie nieuwzględniony. Kto z pań i państwa, z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Czyli jednak jest zmiana. Trzecia uwaga wniesiona przez panią Halinę i Ryszarda Szy, Jannę R., Urszulę i Marka C.
rozstrzygnięcie, czy zostały te uwagi częściowo nieuwzględnione. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Kolejna uwaga wniesiona przez panią Krystynę J. I zostało rozstrzygnięte to w ten sposób, że została ta uwaga nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uwaga wniesiona przez pana Marka Szy. Składa się z dwóch, jak gdyby, punktów. Pierwszy został częściowo nieuwzględniony, a druga kwestia została zupełnie nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Uwaga wniesiona przez pana Eugeniusza N. Ta uwaga została nieuwzględniona. A kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Uwaga wniesiona przez panią Małgorzatę i Janusza G. Rozstrzygnięcie, ta uwaga została częściowo nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Uwaga wniesiona przez panią Barbarę i Janusza S. Rozstrzygnięcie jest następujące, że została częściowo nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymuje? Jedna osoba się wstrzymała. Uwaga, uwaga wniesiona przez Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji spółka z OO. Ta uwaga została nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych? Jakieś siły złośliwe. Za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymuje? A kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję uprzejmie. Kolejna, wyniesiona przez pana Tadeusza L. Została nieuwzględniona. I kto z państwa głosuje za takim rozstrzygnięciem? Proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Kolejna, wniesiona przez Annę i Mirosława G. Została częściowo nieuwzględniona. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymuje? Jedna osoba się wstrzymuje. Uwaga wniesiona przez panią Małgorzatę K. i Jarosława G. Została rozstrzygnięta w sposób następujący, że częściowo została nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Uwaga wniesiona przez panią Marię G. została nieuwzględniona. I kto z państwa jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. Proszę Państwa, kolejne wyłożenie tego projektu nastąpiło w dniach od 19 czerwca do 10 lipca 2017 roku, a uwagi można było składać w terminie do 24 lipca 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie uwagi. Jedna została przez pana burmistrza uwzględniona, a druga po rozpatrzeniu nie została uwzględniona. I chodzi o uwagę wniesioną przez Halinę G i Zdzisława G, która to uwaga została nieuwzględniona. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy te uwagi. Możemy wobec tego przystąpić do głosowania nad uchwałą, która jest oznaczona literą R, mówiącą o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gmina Międzychód. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wobec tego wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę Państwa, w ten sposób dobrnęliśmy do, wyczerpaliśmy wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, zapytania i wnioski. Bardzo proszę. Nie widzę. Jest kolega. Stosuję trzy gatunki granulatu. Jeden naturalny, organiczny na bazie wyciągu z cebuli morskiej, dwa syntetyczne, kostki woskowe i saszetki woskowe. Mam wokół zabudowań ze 20 opon wyłożonych. Pod spodem mają wykładzinę, przykryte grubo wysokofalistym eternitem, że mogą mi szczury i myszy wchodzić. I muszę Państwu powiedzieć, że w niektórych stacjach biorą saszetki woskowe, w niektórych saszetki i kostki woskowe, w niektórych sam granulat biorą. Także warto jest wykładać, mówię, te granulaty i kostki saszetki woskowe, bo rozmaite są upodobania gryzoni na rodzaj trucizny, nie? I w tym roku już mówię, za 800 zł kupiłem i wyłożyłem i teraz tylko w tych najdalszych stacjach, gdzie miedze schodzą do gospodarstwa, tam mi ubywa tej trucizny, nie? To znaczy, że niektórym gryzoniom ona służy wręcz. Tak, one, a są takie zdarzenia, miałem teraz, że mimo, że z wykładziną wyłożone i kilka gryzoni musiało paść i się kapły, że to jest trucizna, to naściągały mi śmieci z liści tego i przykryły ten pojemnik z tą trucizną i jak ten pojemnik wysypałem, to się okazało, że tylko jeszcze dwie kostki woskowe tam były, a reszta saszetki, granulaty, wszystko było wyjedzone, nie? Także, że są bardzo, bardzo inteligentne te stworzenia, żeby następne nie jadły, to odcinają dostęp, nie? A te nowoczesne granulaty i kostki działają dopiero po tygodniu. Wystarczy, że raz gryzoń je spożyje, to dopiero za tydzień pada. Nie? Czyli są bardzo, bardzo inteligentne te trutki i gryzonie też są inteligentne. Nie? I zachęcałbym, kto mieszka gdzieś na terenie swoim,
to gdzieś na Rożnikach sobie zrobić takie gniazda i tam wykładać i wtedy jest szansa, że do zabudowań, to ja już od iluś lat to stosuję i żona mówi, że nigdy nie mamy gryzonia żadnego w domu, bo one są na dojściu już wszystkie neutralizowane. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, zanim zakończę sesję, to chciałem Państwa poinformować, iż istnieje możliwość uzyskania korzystnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp, tych zwykłych takich, na lampy LED-owe. Proszę? LED-owe. Oczywiście za tym się kryją oszczędności energii, etc. Ze względów organizacyjnych, proszę Państwa, musielibyśmy spotkać się w dniu 12 października, to jest też czwartek, to jest taki drugi nietypowy termin sesji, myślę, że już więcej nie będzie takiej potrzeby. Powinniśmy i po to, że musimy, czy powinniśmy podjąć co najmniej trzy uchwały. Uchwałę o upoważniającą pana burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z tego funduszu. Tutaj mówimy o kwocie około 900 tysięcy złotych. Oraz zapisania przychodów z tego tytułu, a także spłaty tej pożyczki w wieloletniej planie finansowym. Myślę, że również będzie przygotowane coś pod kątem policji. Proszę Państwa, czyli tak, ogłaszam oficjalnie, iż 12 października bieżącego roku o godzinie 15:30 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej Międzychodu, 48 sesja, ale postaramy się oczywiście materiały drogą każdą, tak jak teraz robimy, dostarczyć Państwu. Natomiast jest prośba, abyśmy się mogli spotkać 15 minut wcześniej i potraktujemy to jako posiedzenie komisji wspólnej po to, żeby pan burmistrz i pani skarbnik mogli omówić i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące tego tematu, gdyby się takie pojawiły. Także bardzo proszę, abyśmy spotkali się o godzinie 15:15 na, nazwijmy, komisję wspólną, natomiast o godzinie 15:30 będzie sesja. Bardzo proszę. Ja mam propozycję, żebyśmy się spotkali o 15:30 i podczas sesji podyskutowania na temat uchwały i od razu przejść do głosowania. Nie ma problemu, dobrze. To jest taka prośba była ze strony kierownictwa, ale możemy, czyli dobrze, ustalamy wobec tego, że nie zmieniamy godziny. O godzinie 15:30 spotykamy, rozpoczynamy 48 sesję Rady Miejskiej Międzychodu. Proszę Państwa, ponieważ wyczerpaliśmy porządek obrad, a Państwo nie macie żadnych uwag, wniosków, zamykam obrady 47 sesji Rady Miejskiej Międzychodu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.